Witam. W tym odcinku chciałem przedstawić wspaniałą rasę, jaką jest Cane Corso. Jeden z najstarszych przedstawicieli grupy molosów, o którym pierwsza wzmianka pojawiła się w starożytności. Początki Cane Corso są ściśle powiązane z warunkami życia głównych włoskich właścicieli ziemskich, ich zwyczajami i tradycjami. Pierwsze wzmianki o rasie pojawiły się w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy psy brały udział w walkach gladiatorów, były używane do strzeżenia domów oraz do polowania na duże dzikie zwierzęta. O Cane Corso w źródłach pisanych wspomina się od 1238 roku. Nazwa rasy według jednej z teorii nawiązuje do cech psa. Pochodzi od łacińskiego słowa cohors, co oznacza strażnik lub stróż. Bardzo interesującą teorią jest to, że słowo corso oznacza psa, który strzeże podwórka. Ta hipoteza, jeśli jest poprawna, doprowadzi nas do Magna, greckiej kolonii we Włoszech i do wschodnich korzeni molosów. Istnieje inna opinia, że nazwa corso pochodzi z języka celtyckiego i oznacza silny lub potężny. W niektórych dialektach północnych Włoch corso oznacza silny, dumny lub zaciekły. W każdym razie, od kiedy istnieje język włoski, te psy zawsze były nazywane Cane Corso. Za oficjalnego przodka Cane Corso uważa się starożytne rzymskie psy bojowe, które brały udział w kampaniach wojskowych i krwawych pojedynkach z lwami i gladiatorami oraz do ochrony zamków i terenu bogatych właścicieli. Żaden intruz nie odważył się wkroczyć na terytorium strzeżone przez tego psa. Trudno jest znaleźć odpowiednie słowa dla rasy, która łączyłaby w sobie siłę i lekkość. Niezależnie od użytych słów, ważne, aby rasa nie wyrażała skrajności tych cech, tylko harmonijnie je łączyła. Budowa Cane Corso jest typowa dla średnich i dużych molosów. Wydają się imponujące, mocne, ale nie ciężkie. Głowa proporcjonalna do tułowia, wygląda dumnie, inteligentnie, zęby wystają lekko do przodu. Szyja jest mocna, a klatka piersiowa szeroka. Sierść jest krótka, niezbyt twarda, ale gruba, aby zapewnić wodoodporność. Zimą pojawia się gruby podszerstek. Harmonia, siła i żywiołowość. Te definicje najlepiej opisują chód tych psów. Długi krok, elastyczny kurs, charakterystyczny galop. Równowaga psychiczna, bezwzględne posłuszeństwo właścicielowi i zdolność przystosowania się do różnorodnych zadań zapewniają rasie sukces i szeroką dostępność od lat 50. XX wieku. Zasadniczo Cane Corso jest używany do ekstremalnych rodzajów polowań, zwłaszcza na dziki. Psy muszą gonić zwierzynę, a po pogoni zatrzymać ją. Następnie do akcji wkracza Cane Corso. Rzuca się na dzika i chwyta go za uszy i za pysk. Pozwala to myśliwym na bezpieczne podejście i potraktowanie zwierzyny śrutem. To właśnie ta bezpośrednia walka, krwawy epilog polowania zachwyca ludzi i sprawia, że rasa jest wyjątkowa. Cane Corso, mimo że to pies bojowy, miał wiele wspólnego z pasterstwem. W nie tak dawnych czasach bydło żyło głównie na wolności. Pasterze przeganiali wielkie bydło z dalekich pastwisk do miast na rzeź. Aby poradzić sobie ze stadem, trzeba było oddzielić byki od krów, ponieważ samce broniły swojego stada. Ten pies wykonywał to zadanie perfekcyjnie. Swoimi żelaznymi szczękami chwytał byki za ich pyski, co powodowało paraliż u tych ogromnych stworzeń. Specjalizował się również w szczególnym rodzaju polowań na borsuki. Te duże, silne, nocne zwierzęta były cenione za ich skóry, smaczne mięso, a zwłaszcza za tłuszcz, z którego sporządzano lekarstwo. Polowanie odbywało się głównie w nocy i wymagało specjalnie wyszkolonych psów, ponieważ ciemność nie pozwalała na użycie broni palnej. Dlatego pies musiał nagle zaatakować borsuka i wykończyć go jednym potężnym ugryzieniem w szyję. Rasa była również wykorzystywana przez przewoźników dostarczających towary na niebezpiecznych włoskich drogach w tamtym czasie. Ze względów bezpieczeństwa podróżowali w karawanach i trzymali kilka psów jako eskortę. Dzięki szerokiemu wachlarzowi i zdolności rasy, psy te były wykorzystywane nie tylko do polowania na duże zwierzęta, ale również na wojnę jako obrońca, ale i jako broń. W tej roli zakładano im specjalne skórzane kamizelki i mocne kołnierze chroniące plecy i szyję. Wyposażone w ten sposób psy były bardzo skuteczne w walce z kawalerią wroga, zrzucając jeźdźców z koni, a nawet zadając im poważne rany. Taka bogata przeszłość, która zbiega się z historią ludzi, pozostawiła po sobie wiele śladów, także w literaturze. W późniejszych czasach rasa straciła na popularności, zniknęły wojny, na których mógł zostać wykorzystany. Szybko zmieniły się warunki społeczno-ekonomiczne oraz warunki trzymania krów. Wszystko to wpłynęło na spadek zainteresowania tą rasą i ich hodowlą. Rasa prawie zniknęła. Aż do 1994 roku został oficjalnie uznany za odrębną rasę i były to ich drugie narodziny. I nic dziwnego, bo Cane Corso to doskonały stróż pilnujący dom. Głównym celem przez cały czas była ochrona właściciela, jego rodziny i mienia. Współczesny Cane Corso nie stracił swojej wydajności i doskonałych właściwości użytkowych. Od narodzin ma wrodzoną nieufność do obcych i silny instynkt ochrony właściciela i terytorium, który zaczyna pojawiać się już w okresie szczenięcym. Na spacerze, w domu, na wakacjach. Nie traci czujności ani na sekundę, uważnie obserwując to, co się wokół niego dzieje. W każdej chwili jest gotowy do interwencji. Jeśli pojawi się najmniejsze niebezpieczeństwo, stanie w obronie swojego ukochanego właściciela i jego rodziny. Cane Corso pełną dojrzałość psychofizyczną osiąga dopiero po 3-4 latach. Dorosły, prawidłowo wychowany pies nie jest podatny na niemotywowaną agresję.
jest spokojny i opanowany, ma poczucie własnej godności. Jeśli to możliwe, będzie próbował uciec od konfliktu. Ale w ataku jest zimny i bezlitosny. W domu szczerze pokocha każde zwierzę, kota czy papugę, a także weźmie je pod swoje skrzydła opiekuńczości. Jeśli w rodzinie są małe dzieci, z przyjemnością będzie im towarzyszył w każdej chwili. Będzie zadowolony z wszelkich długich wędrówek, uwielbia przebywanie na świeżym powietrzu. Z radością będzie ci towarzyszyć w wyprawie do lasu, łowieniu ryb czy polowaniu, byleby być ze swoim właścicielem. Jest to pies wrażliwy, łatwy w szkoleniu, ale nie działający jak robot, wyróżnia się inteligencją i samodzielnością. Cane Corso ma surowe usposobienie, nie lubi zamieszania i szanuje spokój. Podsumowując, można powiedzieć, że jest to pies, który żyje z człowiekiem i dla człowieka. Jego piękno wynika z niesamowitej funkcjonalności i zdolności adaptacyjnej. Nie powiem ci, czy nadaje się do domu z dziećmi. Jest to pies, którym płynie krew wojownika i obrońcy. Jeżeli nie będziesz go szanować, potraktujesz go jak zabawkę dla dziecka i nie zbudujesz z nim odpowiedniej relacji, może być tak, że pokaże ci swój silny charakter. Także to na tyle dzisiaj, trzymajcie się i cześć!